σελίδα 576, σελίδα 576, το ψαλμό ρο κάπα ήτα του Δαβίδ. Psalm 128 ze Starego Testamentu. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie ze Starego Testamentu z kościoła w Atenach na Kifisji. Błogosławiony każdy, który boi się Pana, który kroczy Jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz, będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej. Dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który się boi Pana. Niech ci błogosławi Pan Sionu, abyś oglądał szczęście Jeruzalemu po wszystkie dni życia twego. I abyś oglądał dzieci, synów twoich, pokój nad Izraelem. Amen. Jest ważną rzeczą, umiłowani w Panu, abyśmy rozważali z uwagą Słowo Boże, bo przez nie poznamy sprawiedliwość Bożą, ale i tajemnicę błogosławieństwa Bożego. Przez ten psalm możemy zobaczyć ważny warunek, abyś był błogosławionym we wszystkim. Słowo Boże mówi, błogosławiony każdy, który boi się Pana. I ten, który boi się Pana, jest ten, który nie chce zasmucać Jego i oddalać się od Niego, albo oddalać Boga od siebie z jakiejkolwiek przyczyny. Ale tajemnicą jest, dlatego, że się boisz Pana, musisz kroczyć Jego drogami. Jest ważną rzeczą, nie aby się bał człowiek Pana tylko, ale wynik bojaźni Pana, aby było, że będziemy kroczyć po śladach Chrystusowych. Dokładnie według woli Bożej, dobrej, miłej i doskonałej. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Szczególnie w tych ostatecznych dniach, gdzie czasy są złe. I wielką tajemnicą jest, że składajcie wasze ciało jako ofiary żywe, święta, przychylna Bogu i ona będzie przychylnym waszym uwielbieniem, służbą. Jest przychylna służba, ale jest też niemądra służba, w której Bóg nie ma upodobania, bo nie jest z całego serca, duszy i mocy i siły, ale jest wykonywana z ludzką możliwością, mocą i zdolnością. Ale Słowo Boże mówi, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz tylko dzięki mojemu Duchowi, mówi Pan Zastępów, bo tylko Duch Święty prowadzi nas do wszelkiej prawdy i tylko Duch Święty objawia nam przyszłość osobistą, rodzinną, ale i ogólnie przyszłość w ludzkości. Czyli więc błogosławiony będzie człowiek, ten tylko, który chodzi według Jego dróg. I co to znaczy błogosławiony? Błogosławiony nie jest takim jakimś słowem nieokreślonym, jest dokładnym znaczeniem. Błogosławiony jest ten, bo będzie spożywać z trudu rąk swoich. Nie będzie pracował i będzie jadł inny, ale będzie pracował i będzie spożywał on ze swoich rąk. Dlatego mówi w przypowieściach, że to jest wielka rzecz, dobra rzecz, że jak pracujesz i spożywasz i rozkoszujesz się ze swego trudu. Nie mówimy tylko o pieniądzach, to jest najmniejsza rzecz. Abyś pracował dla Pana i abyś rozkoszował się w owocu, w owocie Pana.
abyś pracował dla swojej rodziny i abyś widział wyniki swojej rodziny. I ważną rzeczą jest, abyś spożywał z rąk, z trudu rąk swoich. I wtedy będziesz szczęśliwy. I być może to jest jedyne. I wtedy będziesz szczęśliwy. Błogosławiony, ale i szczęśliwy. Błogosławiony od Pana, szczęśliwy w osobistym, rodzinnym i ogólnie w Twoim życiu. Szczęśliwy. Czyli co to znaczy szczęście? To nie jest, że on jest szczęściakiem, znaczy to błogosławione życie. I dokładnie. Twoja żona będzie wydawała owoc, bo żona zbawiana jest przez rodzenie dzieci, jak jej dzieci pozostaną przy wierze i pozostanie przy wierze, jak buduje złotem, srebrem i kamieniami szlachetnymi, ale jak buduje słową, trawą, wtedy dzieło każdego i kobiety zostanie spalone i ona zostanie zbawiona tak jakby przez ogień, jak pozostanie przy wierze. Bo jak nie pozostanie przy wierze, czyli jak nie zbudowała i nie buduje swoją rodzinę na skalę wiecznej, ani ona nie będzie zbawiona. Albo będzie zbawiona jakby przez ogień, jak buduje słomą, drzewem, czyli jak robi co chce, co sądzi i nie patrzy i nie widzi owocu. Twoja żona będzie owocująca w Twoim życiu. Twoje dzieci, synowie Twoi będą jak sadzonki oliwne. Nie będą dzikimi oliwnymi drzewami, ale będą zaszczepionymi drzewami oliwnymi. I to jest czymś wielkim, że zasadzasz drzewa oliwne i zaszczepiasz. Bo chrześcijanin też jest szczepiony, zaszczepiony do dobrego drzewa oliwnego, do Izraela. I to jest wielka rzecz. Rodzina, aby w rodzinie była żona owocująca i twoje dzieci jak sadzonki oliwne, aby wydawały dobre oliwki i abyście byli wszyscy razem jednością, dookoła stołu Twego, nie jeden tu, jeden tam i drugi gdzie indziej, ale wszyscy razem przy tym samym stole, abyśmy jedli, abyście wychwalali i abyście dziękowali Wszechmogącemu Bogu. I to jest błogosławiony człowiek. I w taki sposób będzie pobłogosławiony człowiek, który boi się Pana pod warunkiem, że chodzi po Jego drogach. I błogosławieństwo nie jest, nie przychodzi z powietrza. Pan Cię pobłogosławi z Sionu. I Sion jest nowym Jeruzalem, miastem świątecznym, kościołem pierworodnym, dom Boga żywego, jak jest filarem i podparciem prawdy. Panie Boże, Sionu. I wtedy będziesz oglądał błogosławieństwo w Jeruzalemie, bo błogosławieństwo w Jeruzalemie będzie. Ale pytanie jest, czy ty będziesz je widział, czy nie będziesz tego widział? Czyli może być błogosławieństwo w Kościele i mogę ją widzieć i mogę ją nie widzieć? Tak, oczywiście, zależnie od naszego serca, zależnie od tego, jak się patrzę, jak słucham. Jest to bardzo ważna rzecz, umiłowani w Panu, abyśmy mogli poróżniać błogosławieństwo Boże w Kościele, abyśmy wychwalali Boga i abyśmy byli wdzięczni Bogu. Zobaczysz szczęście Jeruzalemu po wszystkie dni życia Twego i wynik tego będziesz oglądał owoc dzieci, synów Twoich i owocowanie duchowne, bo będzie pokój Boży w osobistym Twoim życiu, bo będziesz Izraelem i to znaczy, i to jest dzisiejszy przekaz, mocny w Bogu.
I pytaniem jest, jesteś Izraelem i w dodatku jest napisane ładnie, przeczytam to z środka, bo podoba mi się bardzo i powiesz mi, dlatego, że mi się podoba, no ale mi się podoba i przeczytam to, jest w liście do Galacjan, przeczytajcie wy tak samo. Είναι σελίδα 1032. Δύο versets. Είναι δύο εδάφια. List do Galatian. 14 εδάφια. 14 verset 6 rozdziału. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten, który się chlubi, niech się chlubi tylko w Panu, jak w naszym sercu jest chluba jakakolwiek inna, wtedy tracimy błogosławieństwo Boże. Co zaś do mnie, mówi Paweł, mógł się chlubić z wielu rzeczy. Tak go wykorzystywał Bóg wielce i mówi, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest skrzyżowany, a ja dla świata. Martwy świat dla mnie, ale i martwy ja dla świata. Nic wspólnego. Martwy świat dla mnie. Nie ma wpływu na mnie, nie dotyka mnie. I ja martwy dla świata, nie dotykam go i nie przybliżam się do świata. Bo w Jezusie Chrystusie nie ma mocy ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, ale to, co ma moc, jest nowe stworzenie, które przychodzi poprzez nowonarodzenie, poprzez chrzest w wodzie i poprzez chrzest w Duchu Świętym, bo człowiek staje się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem i wniosek. I kto chodzi w takiej zasadzie, w jakiej zasadzie, że mam chlubę w krzyżu Chrystusowym, bo jesteśmy martwi dla świata i świat dla nas martwy. Nie mamy żadnej mocy, która by pochodziła, kim jesteśmy, zielonoświątkowy, prawosławni, katolicy, kościoła na Kifisji, kościoła gdziekolwiek. Żadna moc, żadnej siły nie mamy z tego, ale ta zasada, która ma ważną rzecz, jest, abyśmy byli martwi dla świata, świat martwy dla nas i abyśmy mieli chlubę tylko w krzyżu Chrystusowym. Wtedy, kto chodzi w takiej zasadzie, będą mieć pokój Jezusa Chrystusa, miłosierdzie Ojca Boga i będą Izraelem Bożym, mocą Bożą w Nowym Testamencie, mocny w Bogu. Zwyciężyłeś wobec Boga i błogosławiony i zwycięski będziesz zawsze wobec ludzi. Jak zwyciężamy wobec Boga? Jak nie chlubimy się? Jak tylko? Gdzie? W gwoździach Chrystusowych, w stygmatach Jezusowych. Mamy chlubę tylko, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i Bóg go wzbudził z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Nie mamy żadnej innej chluby, nie mamy nic innego do pokazania. I dlatego, że przyjęliśmy tą wielką prawdę, Bóg dał nam władzę i moc, abyśmy byli dziećmi Bożymi, czyli dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Jezusa Chrystusa, Izrael Boży, moc Boża. Ciało Chrystusowe, Kościół pierworodny. Pierworodny nasz Pan poprzez zmartwychwstanie i my będziemy pierworodnymi i nasz Pan będzie pierworodny między wieloma braćmi po porwaniu Kościoła. Powtarzam więc, że błogosławiony jest człowiek, który boi się Pana pod warunkiem, że chodzi po drogach Jego. Ale jest jeszcze inny warunek wielkiego błogosławieństwa i pójdźmy teraz. Przeczytamy to, co zaczyna się z tą samą logiką, ale z innym warunkiem. 112 psalm. Błogosławiony mąż, który boi się Pana pod warunkiem. I
miłuje się w Jego przykazaniach, czyli nie uważa, że są ciężkimi, trudnymi i co mam zrobić, udam się czy nie uda mi się. Nie, nie jest co mam zrobić. Raduję się, abym wykonywać Twoją wolę, Panie. Mam wielką radość, bardzo wielką, abym wykonywał Twoje przykazania. Wtedy zaczyna się inne błogosławieństwo i według mojego uniżonego poznania szczególne błogosławieństwo. Potomstwo Jego będzie możne na ziemi i pokolenie prawych będzie błogosławione. Potomstwo będzie mocne i będzie prawe Twoje potomstwo. To jest wielka rzecz, że masz dobry owoc, owoc naprawdę chwalebny i ten owoc będzie trwał. I owoc jest osobisty, rodzinny, kościelny i wszelki rodzaj owocowania. I to jest wynik, że boimy się Pana, ale i rozkoszujemy się w wykonywaniu przykazań Pana. Radujemy się w tym. Słowo Boże i przykazania Pana nie są trudne, nie są ciężkie. Jego ciężar nie jest ciężki, ale i z radością i wykonuj wolę Boga. I wynik tego, dostatek i bogactwo, nie bogactwo materialne, bogactwo duchowne będzie w Twoim domu i dostatek i bogactwo duchowne w Twoim domu i sprawiedliwość Twoja, która pochodzi z Ewangelii Chrystusowej, będzie wieczne. To jest wielka rzecz. Tutaj zaczynamy uczyć się woli Boga codziennie i jeszcze bardziej, bo rozważamy Słowo Boże i jak dotrzemy tam, będziemy kontynuować, uczyć się i nie przestaniemy, bo Bóg jest nieskończony. I to jest sprawiedliwość Boża, która zaczyna się tylko od Ewangelii Chrystusowej. I teraz idziemy do osobistości człowieka. Dobry człowiek, prawy człowiek, łaskawy i pożycza i rozporządza się rzeczami Bożymi w sprawiedliwości i w miłosierdziu. Boi się Pana, ale i ten, który raduje się, aby wykonywać wolę Boga. Nigdy się nie zachwieje. Będzie niezapomniany sprawiedliwy. Czyli nie potkniesz się nigdy w swoim życiu. Po pierwsze dlatego, że Chrystus będzie z tobą, ale po drugie, że anioł Pana jest wokół tych, którzy się Go boją. Zła wieść. Będą mówić o tobie przeciwko, będą mówić, że jesteś sekty i nie możesz sobie jeszcze wyobrazić, co będą mówić o tobie. Ze złej sławy nie dotykaj się, nie bój się, nie będzie się dotykała, bo twoje serce będzie mocne, dlatego, bo ufasz Panu. Nie będzie twoje serce się męczyć. Słyszysz, co powiedział o mnie tamten i co powiedział drugi, co powiedział... Nie, to cię nie będzie dotykało, bo twoje serce będzie mocne, dlatego, bo ufasz Panu. Utwierdzone jego serce nie będzie się bało, aż ujrzy z góry na nieprzyjaciółach swoich, bo jest napisane, że zemsta pochodzi od Pana. Nie będziesz mścił się ty za samego siebie, ale Chrystus będzie bronił ciebie i będzie mścił się na twoich wrogach. Bracia i siostry, to jest wielkie błogosławieństwo. Nie będziemy kłócić się z ludźmi. My będziemy się modlić za wszystkich ludzi. Ale Bóg będzie cię bronił i będzie się mścił, bo jest napisane i słowo nie może się zaprzeć. Do mnie należy zemsta twoich wrogów. I wynik tego będzie rozdawał, będzie dawał ubogim. Sprawiedliwość Jego będzie trwać na wieki. Jego chwała będzie przybierała. Będzie chwalebny w obecności Boga, we wszystkim.
Byłem młody i zestarzałem się i nie widziałem sprawiedliwego porzuconego, ani jego pokolenie, aby szukało chleba. Pożycza i miłuje się bez oczekiwania oddania od ludzi. Bracia i siostry, proszę was bardzo, nie oczekujmy nigdy zapłaty od człowieka. Nigdy. Za nic. Zapłata nasza będzie od Boga, Pana zastępów. Boga, nieba i ziemi. Jak oczekujesz zapłatę od człowieka, załamiesz się. Jak twoja nadzieja nazywa się Chrystus i oczekujesz zapłaty posłuszeństwa twojego do Słowa Bożego, wtedy twoja zapłata będzie zupełna, całkowita i doskonała. Odwrotnie, bezbożny, i kim jest bezbożny? Ten, który się nie boi Boga i nie wstydzi się ludzi, nie szanuje ludzi. Będziecie widział, że błogosławi cię Bóg w twojej rodzinie, wszędzie, ale bezbożny będzie zgrzytał swoimi zębami przez gniew i będzie zniszczony. Wniweć się obróci. Jak widzisz swojego brata, że go błogosławi Bóg, wychwalaj Boga, raduj się i mów, pobłogosław go jeszcze bardziej, bardziej ode mnie. I to są wielkie tajemnice albo małe tajemnice Słowa Bożego. Widzisz kogoś, brata, że Bóg go błogosławi. Módl się, pobłogosław go jeszcze więcej pobłogosław go, jeszcze więcej pobłogosław go. I wtedy Bóg będzie się radował i będzie błogosławił ciebie bardzo, jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Nie kłóć się z żadnym bratem. Zważaj, że może korzeń gorzkości wpadnie w twoje serce i zarazi się wielu. Nasze serce będzie czyste, abyśmy widzieli oblicze Pana. I kto oczyszcza serce nasze? Tylko krew Jezusa Chrystusa. Zważajmy na nasze serce. Ponad wszystko, Synu, zachowuj swoje serce i z tego wychodzą wszystkie wyniki twojego życia. Jest więc pobożny, który boi się Boga, szanuje ludzi, chodzi według woli Boga, rozkoszuje się i raduje się w obecności Bożej i w przykazaniach Pana i jest błogosławiony i chodzi od błogosławieństwa do błogosławieństwa, od łaski do łaski, od chwały do chwały. I jest bezbożny w Kościele, tak, w Kościele, który nie boi się Boga i nie troszczy się o swoje serce i nie szanuje ludzi. Mówi brzydko o ludziach. Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry. To nie są żarty, kochani bracia i siostry, bo bezbożny będzie widzieć, będzie się gniewał, będzie zgrzytał swymi zębami, ale będzie marniał, wniweć się obróci. Życzenie bezbożnych, wniweć się obróci. Panie, prosimy Cię, pomagaj nam, abyśmy byli pobożnymi wobec Boga. Tymi, którzy się boją Boga, szanują ludzi, którzy chodzą według woli Bożej i rozkoszują się w przykazaniach Pana w naszym życiu, bo będziemy je wykonywać w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, uczyń nas takimi, prosimy Cię. Amen.